Witajcie, ciąg dalszy nadrabiania Titans Return. W dzisiejszym odcinku bohaterem będzie Decepticon Skullmasher, dawniej nazywany Skullcruncherem. Przyjrzyjmy się temu przyjemniaczkowi. Charakterystyka postaci jest prosta. Skullcruncher, łamany przez Skullmasher, po prostu wkracza do bitwy i transformując się w straszliwego mechanicznego krokodyla, łapie pierwszego lepszego autobota i robi sobie z niego drugie śniadanie. Poza tym ma zwyczaj głośnego zgrzytania zębami. To jest piękne w multiuniversum Transformers. Mamy postacie, o których można powiedzieć w sumie całkiem sporo, mimo że ich charakter oscyluje najczęściej wokół dwóch, trzech cech, a potem nagle pojawia się ktoś, kto zgrzyta zębami i to w sumie wszystko. Chociaż nie, wróć, w IDW był jeszcze stand-uperem, bo czemu by nie? Co nie zmienia faktu, że ciężko przejść obojętnie obok Transformera zmieniającego się w krokodyla. Trudno powiedzieć jakie zalety stawiałem taki tryb alternatywny wyżej nad samolotami, samochodami i innymi pojazdami. No dobra, można zgrzytać zębami, prawie zapomniałem. Tryb krokodyla to long boy, lekko ponad 23 cm od końca ogona po czubek pyska. Zgodnie z duchem oryginału z 1987 został utrzymany w ciemnozielono-różowej kolorystyce, niecodziennej, ale o dziwo całkiem nieźle to działa. W ogóle zamiłowanie do różowego u niektórych Decepticonów jest intrygujące. Najlepszym elementem tego trybu jest zdecydowanie głowa. Duży update w stosunku do figurki z lat 80. i muszę przyznać, że trochę mi tutaj Hasbro zaimponowało, bo można było ją zrobić jako nieruchomy monolit z zerową pozowalnością i potencjałem do ekspresji, ale nie. Łeb krokodyla jest zamontowany na dużym stawie kulkowym, można go okręcić dookoła własnej osi, zadrzeć do góry, opuścić, wygiąć na boki. Pod pewnym kątem potrafi nawet wyglądać na dumnego, pewnego siebie. Naprawdę bardzo ekspresyjna mordka. Oczywiście paszcza się otwiera, pokazując świetne mechaniczne wykończenie wewnątrz. Oryginalna figurka generacji pierwszej miała w paszczy kokpit dla Headmastera. Tutaj zabrakło na to miejsca, ale za to wygląda to groźniej. Tak stwierdzam, mimo że lubię lekko poronione rozwiązanie z oryginału. Zęby wydają się ostre, ale są wykonane z gumowatego tworzywa, więc nie da się nimi pokaleczyć. Na ciele znajduje się sporo detali, m.in. ciągnące się od karku aż po ogon dwa rzędy guzków na grzbiecie posiadanych przez prawdziwe krokodyle. Ciemnozielone ciało przechodzi nagle w różowy ogon, wygląda to trochę tak, jakby krokodyl nosił różowe majtasy. Pod spodem widać klatę robota i uda. Da się rozeznać w gruncie rzeczy bardzo prostą transformację. Widać też sporo pustej przestrzeni pod ogonem, co jeszcze będzie miało znaczenie. Tylne łapy są osadzone na ograniczonych stawach kulkowych, da się nimi manipulować, trochę odgiąć na boki. Nieco bardziej funkcjonalne są przednie, bo to zakamuflowane ramiona robota. Są dłuższe, wyposażone w wydatne pazury, ruchome w barkach i łokciach. Ogonem da się machać na boki i to tyle. Ale nawet taka skromna pozowalność sprawia, że tryb bestii jest zaskakująco przyjemny na tle wielu podobnych, stanowiących ledwo co ruchome cegły. Na grzbiecie znajduje się zamaskowana klapka wykonana z elastycznego materiału, przez co lubi się czasem zapaść i ciężko ją podważyć bez paznokcia. Odsłania ono stanowisko Headmastera. I oto miniaturowy partner Skullmashera, Grax. Zielono-czarny, typowy Headmaster, czy tam Titan Master w obecnie zestandaryzowanej postaci. Podmalowana na złoto mordka, zginane w dwóch miejscach nogi i ruchome ręce, a na plecach tornister z twarzą większego kolegi. Tak jak reszta Headmasterów, bardziej niezbędne do transformacji akcesorium niż pełnoprawna figurka. Porównania. Na początek z innymi zwierzęcymi Decepticonami z Titans Return, Wolfwire i Mindwipe, dalej przeskok serię wyżej i Dinoboty z Power of the Primes, Sludge i Snarl oraz nieco dynamiczniejsze zestawienie z Titans Return to Inferno. Transformacja rozpoczyna się od usunięcia ogona, a dalej to już z górki. Tylną część ciała odgina się, rozszczepia formując nogi, łeb krokodyla leci na plecy, a zwolnione ramiona można rozprostować, wyjąć dłonie i naturalnie osadzić na karku Graxa przetransformowanego w tryb głowy. Skullmasher to robot o szerokich barach i słupowatych łydkach zestawionych z cieńszymi udami. Do kolorystyki dołącza tutaj odrobina szarości, wraz z zielonym przełamująca ten oczorypny różowy, a sama transformacja nie stanowi w ogóle wyzwania, jest chyba jedną z prostszych w Titans Return. Grax tworzy specyficzną facjatę o złotym odcieniu, wydatnym podbródku i wielkich czarnych oczach. Skullmasher wygląda trochę jakby stale w bałuszał gały. Nie wiem, może mu się takie porobiło od zgrzytania zębami, kto wie. Czoło jest dość wysokie, a z tyłu tradycyjnie twarz z Kalmara, albo golema z Minecrafta. Klata mocno nawiązuje do wersji z generacji pierwszej. W oryginale była ruchoma, a pod klapką znajdował się ekranik ze statystykami postaci, typu siła, inteligencja i tak dalej. Tutaj w nowej wersji tego nie ma, klata jest monolitem, poniżej widać mechaniczny sześciopak i wystające po bokach części ciała krokodyla. Ramiona dzięki transformacji da się mocno wygiąć do góry, oczywiście w barkach da się zakręcić 360 stopni, jest obrót w bicepsie, 90 stopni w łokciu, przed ramionach dodatkowy obrót z uwagi na transformację, ładne dłonie z otwartą pięścią, chowając je i cofając transformację przez opuszczenie znowu pazurów, można uzyskać taki jakby pazurzasty zestaw do walki wręcz. Całkiem fajnie to wygląda. Głowa krokodyla tworzy wydatny garb, ale ciasno przylegający do pleców. Mimo że nie przypina się jej w żaden sposób, sam opór zawiasu, na którym się znajduje, wystarcza, żeby utrzymać ją na pozycji. Nogi niestety
są dość felernym elementem tej figurki. Wysuwane stopy są malutkie, a same łydy strasznie puste w środku. Nie gwarantuje to dobrej stabilności. Stopy niby mają jakąś tam swoją powierzchnię, ale figurka i tak lubi się wywrócić, zwłaszcza, że spore egzemplarze od nowości dotkniętych było klątwą luźnych stawów biodrowych. I nie inaczej jest w tym wypadku. Nie wiem, na ile wpływ na to miała zabawa Transformerem, ten egzemplarz jest używany, ale nawet jeśli zbawiony, to trochę niedopuszczalne, żeby od 2016 stawy tak kiepsko zniosły próbę czasu. Z drugiej strony nie jest to coś, czego nie naprawiłby stary, dobry, sprawdzony trik Super Glue czy lakierem do paznokci. W obrębie od pasa w dół mamy staw w talii, nieszczęsne kulki w biodrach, obrót w takowych, no też swoją drogą luźnawy, 90 stopni w kolanie, a jeśli odczepimy usztywniające łydki zaczepy, to da się uzyskać sporo więcej. No i ruchome są też te mini palusie, standardowa pozowalność bez szału. Odczepialny ogon stanowi oczywiście uzbrojenie. Po pierwsze, wyjmuje się z niego niewielki, zgrabny pistolet, dobrze wyglądający w dłoni, a cała reszta, podobnie jak w oryginale, stanowi broń kontaktową. Ma dwa uchwyty 5mm, pozwalające złapać ją jak coś w rodzaju maczugi. Jest to jeden z niewielu elementów, które bardziej mi się podobają w wersji G1. Tam analogiczna część była dużo zgrabniejsza i wyglądała faktycznie jak broń. To tutaj po odwróceniu prędzej będzie robić za szuflę niż rasowe narzędzie do okaleczenia. Oczywiście jest to takie wydrążone dla integracji z Headmaster partnerem. Można go usadzić wewnątrz i tyle. Kolejne, nikogo nie obchodzące sanki dla malucha. Jest to nikomu niepotrzebne i durne. Rozumiem, że chciano, żeby każdy robot z Titans Return był w gruncie rzeczy takim miniaturowym playsetem, ale do mnie to nie trafia. To niby jedynie dodatek, ale pod tę integrację projektowano specjalnie broń, co często, jak widać, odbija się na estetyce. Choć muszę przyznać, że niekiedy da się z tym stworzyć tak odpałowe wizje, że to nawet urocze. Alternatywna głowa. My original character, please do not steal. Przez małe stopy i okropne biodra figurkę czasami ciężko się pozuje, co nie oznacza, że nie da się uzyskać satysfakcjonujących puzek. Nie zapomniano też o adapterze pod podstawki z wysięgnikami, więc figurkę da się wysłać w powietrze i oddać chociażby efekt kopa z karata. I druga porcja porównań w trybach robotów. Humanoidalna postać Skullmashera ma swój urok, ale osobiście o wiele bardziej lubię trzymać go w trybie bestii. Krokodyl jest dużo ciekawszy i nie ma problemu z luźnymi stawami. Ogólnie Skullmasher to niezła figurka, ale absolutnie nie jakaś czołówka Titans Return. Choć muszę przyznać, że widok klasycznych decepticońskich Headmasterów stojących razem w odświeżonych formach to fajna rzecz i choćby dlatego i dla trybu krokodyla warto Skullmashera zdobyć. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do niedzieli.